Cześć, tu Michał Bogdziewicz. Jesteśmy na nagraniu drugiego wideobloga. Ale rzecz najważniejsza, chciałbym Was na samym początku zachęcić i poprosić do wspomagania dziewczyn przy okazji akcji Strong Read at Kate, do wpłacania datków i do wspierania dziewczyn. Bardzo serdecznie Was proszę o wpłaty, żeby dziewczyny jak najszybciej się regenerowały i wracały do nas. Fajnie by było, jakbyśmy tak naprawdę na początku spotykamy się po długiej przerwie, po miesiącach przerwy. Bez maseczek. Bez maseczek, ale bez dystansu dwumetrowego. Ale trenujemy razem, więc to jest na to samo wychodzi. Generalnie, jakbyśmy może na wstępie spróbowali podsumować to, co się działo. Był Strava Challenge, tutaj ten pomorski, plus były jakieś różnego rodzaju aktywności. Ty teraz, Łukasz, robisz szarpaninę, tak? I inne aktywności, tak. No, były jakieś konkursy. Na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu. Były aktywności w świeżym powietrzu, jeździliśmy na trenażerach i fajnie będzie, jak podsumujemy te miesiące post-koronawirusowe, nie? Mm-hmm. No, start też się zaczęło, nie? Przede wszystkim. Tak, to tak, też jest ważne. Ale to potem. A, dobra. Jest jakiś plan. Dobra. Nie, no generalnie podsumujmy to, co się działo w koronawirusowo, tak? Czyli Strava Challenge. Jeździliście? Jeździliśmy i co ciekawe, akurat jesteśmy tutaj organizatorami wszystkich opiekunami segmentów, czy jak to nazwać? Pierwszy segment był... Jak to w ogóle wyszła ta inicjatywa? Ona wyszła od Agnieszki. Tak, ona wyszła od Agnieszki, ona była inicjatorem tego całego przedsięwzięcia, zaprosiła nas wszystkich. Ja z miłą chęcią przystąpiłem do tego. Ja byłem opiekunem drugiego segmentu, trzeciego segmentu był Piotr, tak. I finałowego skończył się już? Skończył się i ja zauważyłem, że to zainteresowanie malało z każdym segmentem tak naprawdę, bo się zaczęły wyścigi, a to była jedyna rzecz taka, która na początku trzymała ludzi przy jakiejś rywalizacji, ale potem jak już się zaczęły wyścigi wyścigowe, prawdziwe, to prawda. Z rywalizacją bezpośrednią, no to już te segmenty tak troszeczkę schodziły na plan dalszy. Większą popularność faktycznie ten początek miał, nie? Kiedy to było takie głębokie. Kiedy pamiętam, jak się jechało gdzieś tam na Ważno i tam z maseczkami korki były. Tak. No tak. Tam po prostu było pełno ludzi. No i tygodniu. Też na tej twojej trasie XC i też również tutaj na spacerowej. No tak? To prawda. To trasa była, pamiętam, tak była oblegana, tak, bardzo. Że jak chciałeś koma zrobić, to trzeba było uważać, bo naprawdę tyle ludzi się kręciło na trasie. Lewa. No dosłownie. Także fajnie to wszystko wypadło. Szkoda, że się skończyło wręcz. Ale to myślę, że to jest akurat fajny też moment gdzieś tam, żeby to gdzieś tam co jakiś czas kontynuować, w podobnej wersji robić coś takiego. Tylko że to też się wiąże trochę z jakimś tam niebezpieczeństwem, bo atakowanie segmentów leśnych jest zawsze grozi. Na podjazdach? Oczywiście nie, ale one były dość techniczne też, tam zdarzały się takie segmenty, gdzie było sporo techniki i faktycznie jak ktoś tam leciał na maksa, to można było popełnić błąd. Po to robiliśmy, żeby też w tym okresie, kiedy nie można było startować, można było sobie tutaj poszkolić się technicznie i fizycznie, tak? Więc dokładnie. Chodziło o naukę również. Mhm. Dlatego też te segmenty były dość wymagające technicznie, nie tylko fizycznie. A które były najfajniejsze? To trzeba się zapytać ludzi. Ciężko powiedzieć, bo każdy był inny. Mi osobiście na pewno tutaj runda Koksy XC bardzo przypadła do gustu. I również podjazd szosowy Michała, bo zawsze skręcałem w lewo. Okazało się, że można jechać w prawo i tam jest złapać kapcia. Przepraszam za dziury początkowe, faktycznie. Początek był taki, ale faktycznie, bo rzadko w ogóle ludzie kojarzyli, że tam w ogóle w prawo dokładnie. Jest droga, nie? Dokładnie. Znaczy przez to, że nie ma tam rundy, nie można zrobić, że trzeba wrócić. Tak, trzeba. Ale w ogóle świetny podjazd tam też jest, nie? Ta końcóweczka jest taka sztywna, więc... No. Także, bardzo fajny podjazd na taki właśnie... No właśnie, bo rozmawiamy o segmentach MTB, to dobrze, że nawiązałeś też do szosowych, bo też warto wspomnieć, że były też szosowe segmenty przecież, nie? Też ścigaliśmy się na szosowych, także to było takie
zasadzie ogólno, jakby to nazwać, no, rozwojowe. Ogólnorozwojowe. No, nie zamykaliśmy się na jakiś segment jeden rowerowy, tylko że jeździliśmy szosowo jedno. Przełajuszko pakowało. Fajnie zostało to ułożone, że od początku jakby stopniowanie narastające było, tak? Czyli ten pierwszy segment był taki wprowadzający, a każdy następny był coraz trudniejszy, więc to moim zdaniem bardzo fajnie się ułożyło. Z czasem chyba trudniej takie segmenty wyznaczyć, nie? Bo to no jest ruch otwarty, przede wszystkim samochody, skrzyżowania, więc dużo trudniej jest to zrobić na dłuższym odcinku, tak? No, poza tym na szosie też trzeba pamiętać o różnego rodzaju warunkach, nie? Bo tak, wiatr. Wiatr tutaj też niestety okazuje się, że miał... Pewnie dnie, jak był wiatr w plecy, to wtedy były korki. Wtedy tak. Były takie dni, pamiętam, że faktycznie dużo ludzi się kręciło. Było widać nawet po strawie weekendy, które były, w którą stronę kierunek wiatru był. Poza tym też grupy, jak duże leciały, to też dobre czasy robiły. No właśnie, ale było jakieś weryfikowane to, czy ktoś leci w grupie, albo nie ma takiej możliwości, nie było w sumie, nie? Liczyliśmy na uczciwość uczestników. No dokładnie. Liczyliśmy na uczciwość i wydaje mi się, że w zasadzie udało się to zrealizować, czyli nie było jakichś tam... Nie trzeba było monitoringu zastosować. Zapewne jest tak, że ci słabsi, którzy aspirują by być lepszymi, to jakby... uciekają się do jakichś drobnych oszustw, mogą się uciekać do jakichś drobnych oszustw, ale ci mocni, którzy są mocni, to... To są mocni, koniec. No nie w tym przypadku. Wiecie, takiej rywalizacji. Kiedyś, jak się zaczynała strafa chyba, to ja słyszałem, były historie, że ktoś potrafił jechać samochodem, jakaś małżonka jechała samochodem, otwarta klapa bagażnika i ktoś tam na kole, wiesz, tam ciśnie, nie? Żeby tylko tam gdzieś segment urwać te sekundy. Kiedyś to słyszałeś, to dalej to jest. Dalej. Ale to chyba jakby każdy wie, kto jakby na kogo stać. I znaczy teraz można wszystko zweryfikować przede wszystkim, nie? Znaczy znamy się prawie wszyscy w Trójmieście, można powiedzieć. I mniej więcej wiadomo, kto co może ktoś zrobić. Ktoś jest dobry, to go znamy, nie? A jak ktoś jest niedobry i wygrywa, to... Tak, to nie wydaje się to podejrzane. Także to wszystko jest do zweryfikowania też w jakimś tam sensie, nie? Poza tym są rzeczy dodatkowe, typu pomiar mocy czy pomiar tętna, które też dużo mówią. No ale umówmy się szczerze, że ta strawa to jest jakby tak dodatkowy smaczek, tak, do treningu, żeby to może czasami zrobić sobie jakiś bardziej intensywniejszy akcent, ale no jakby odzwierciedlenia w zawodach czy raczej nie ma tego, tak. To prawda. Segmenty są krótkie, tak? Segmenty mają tam z 5-10 minut, a wyścig trwa. I liczą się tylko segmenty te pod górę, bo ten dół to tam. No czy te pętle były też takie, co tu wspomniałeś o koksach, czy o mojej pętli, to są takie, no można powiedzieć, pętla rundy startowej wyścigowej XC wyścig, tak? Czyli trzeba się naprawdę spiąć też na zjeździe, na podjeździe. No ale tego nie da się w żaden sposób oszukać. Nie. Właśnie, bo o ile szosowe można coś tam ściemnić. Tutaj nie próbować za fragmenty. To jest doba elektryków też. Nie? Tak, tylko problem z tymi nawigacjami czasami był, tak? Bo ja osobiście tą rundę XC chyba 4 razy przejeżdżałem i raz tylko mi czas zaliczyło. Więc w lesie niestety te segmenty to jest trochę z nawigacji, stała, tak? No, to jest utrudnienie. Też kwestia jest taka, na jakim śladzie został wytyczony segment. Bo nawet widać na jakichś segmentach szosowych przede wszystkim, nie? Że jak się przyjrzysz, to ten masz wyrysowaną drogę na mapie i tak skacze ci. I chłopie chorowym. No zależy, kto chciał dany segment założyć, nie? Bo spotkałem się też z segmentami, że chłop wjechał do góry i zawrócił i zrobił segment z tego i nikt go nigdy nie pobił, bo wjechał do góry i nie zawrócił, wszyscy jechali dalej. No tak, no tam tych liczba segmentów jest straszna. No, niektóre się nakładają. No ale to już jest sprawa strawy. No dobra, a jeżeli może pochwalić się jakimiś innymi aktywnościami koronawirusowymi, czyli ty zacząłeś jeździć na trenerze, teraz znowu wracasz? Tak. jak się jeździło? Ja w ogóle byłem zawsze przeciwnikiem trenerzerów, jak wiecie. Nienawidziłem i w ogóle nie miałem. Gdzieś tam kiedyś, może 10-15 lat temu, jeszcze za tych czasów, kiedy te trenażery były kompletnie inne, ale jak się okazało, teraz sytuacja mnie trochę zmusiła do tego i powiem szczerze, jak odpaliłem te wszystkie aplikacje, wszystkie bajery,
trenażery jakieś tam interaktywne, Swifty, inne rzeczy, to kurczę, bardzo mi się to spodobało i teraz praktycznie od 2 dni z powrotem wsiadłem. Akurat jestem zmuszony do trenażera, ale myślę, że można to polubić, naprawdę. Myślę, że jest to niedokładne odwzorowanie, ale w jakiejś tam części naprawdę bardzo zbliżone do takich warunków realistycznych. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie Matthew Heyman, przed Paris-Roubaix wygrał chyba 3 lata temu, to on miał złamany łokieć i tak. No, Roubaix więc, wygrał po treningu na trenażerze dokładnie. Więc może właśnie jesień dla ciebie jest. Nie, dajmy młodym się ścigać. Co, ja sobie rzuciłem zdjęcie taty chyba, jak to tam zjeżdża, chyba gdzieś tam, więc... Tak, to jest w ogóle zdjęcie z zeszłego roku. Więc to chyba jest... nie ma granicy wieku. Nie, właśnie to jest fajne, nie? Że ten nasz sport jest... nie ma absolutnie żadnej granicy wieku, nie? Że jesteśmy praktycznie równi. Że można sobie jechać na trening z 75-letnim zawodnikiem i praktycznie możemy jeździć naprawdę do 80-90 spokojnie na tym rowerze, nie? To jest świetne w tym sporcie. Co więcej, upokarzające bywa, kiedy, no może nie upokarzające, tylko człowiek ma wewnętrzny taką smuteczek, kiedy starszy człowiek cię obierze, nie? Nie mówię, bo ty nie jesteś taki starszy, ale mi się zdarzyło kiedyś pan Czesław Lang na swoim wydarzeniu, no objechał mnie, tak wiesz, wiem ile ma lat, wiem, że był prosem, ale jednak lata robią swoje. Nie? O, to do tego masz się przyczepić, że o, to z prosami to ja to nie rywalizuję. Gość ma więcej czasu na rower. A jeździ pewnie cały czas. We Włoszech trenuje, siedzi we Włoszech. To... Właśnie. To co my się mamy porównywać? Były zawodowe. A jeszcze z wicemistrzem olimpijskim. Właśnie. No to wiesz, no to mogłeś przegrać. Piotrek. Czesław. No. Nie, no myślałem... Nie, poza tym pan Czesław dużo trenuje, tak czy inaczej. Myślę, że są to godziny i kilometry przejechane. Chyba nawet większe od twoich. Także naprawdę... To nie no, właśnie. Piotrek, jeździłeś? No tak, ja w sumie jakoś tak za bardzo nie zmieniłem swoich jakby przygotowań czy planów treningowych. Jedyną różnicą było to, że gdy było 20 stopni na zewnątrz, to miałem buffę na twarzy, to tak mało komfortowo się jeździło, ale jakoś trzeba było próbować. Tak? Ale chyba tak i tak naprawdę policja nie zwracała uwagi za bardzo na te maseczki. Nie, byli wyrozumiali i mi się nie zdarzyło, żeby... Kogoś zatrzymała w ogóle policja w tym czasie? Nie. Jazdę rowerem. A były jakieś filmiki, że tam chłopa gonili, nie? No, że niby jakiś mandat, że coś tam... Nie. No, były normalnie w internecie, że pościgi były policyjne i gość na szosie. A na południu czy w Polsce, w Polsce. Tak, to nie wiem gdzie, ale tam zawracał, a oni nie mogli zawracać, bo jechali samochodem. On ciągle rowerek w kółko jeździł i ktoś to nagrywał. Tak. Ale to, no to bardziej nie chodziło może o ten okres, kiedy już trzeba było w maseczkach jeździć, tylko o okres, gdzie w ogóle nie można było wychodzić, jeśli nie było to super niezbędne. No ja miałem taki okres, że przez 3 tygodnie byłem tylko 2 razy na zewnątrz na rowerze, tak, więc no, raczej mi się to nie zdarza, ale z powodu wiadomych względów, tak, ograniczyłem wyjście na zewnątrz, czy aktywność jakąkolwiek, tak, na zewnątrz. Więc, a w zimie dużo trenowałem na trenażerze, więc nie chciało mi się znowu odpalać trenażera, więc no... Marzec jeszcze zima było. Zrobiłem sobie po prostu roztrenowanie w kwietniu już. Ale może też zima była, taka, jeszcze na trenażerach jeżdżę. Tak. Łukasz? Ja miałem taki okres, powiedzmy, 2 tygodni, takich najtrudniejszych wirusowo właśnie z tym kompletnym zamknięciem i jakąś maksymalną niepewnością, że się obraziłem na wszystko i tylko siedziałem i się zastanawiałem, co zrobić ze sprzedażą rowerów, która w tym okresie stanęła do zera. No bo jeżeli nie wolno wyjść z domu, no to po coś po rower. Także mieliśmy taki moment, że było niewesoło i się zastanawialiśmy, co będzie dalej, więc nie miałem kompletnie głowy do jeżdżenia nawet na trenażerze. Chociaż potem nagle miałem głowę i zrobiłem całkiem udany i cieszący się sporą popularnością lany poniedziałek race wirtualny, gdzie wystartowała niemała ilość osób na roof i aplikacji, na tej konkurencyjnej, nazwijmy to, dla Swifta.
I zrobiłem z tego relację na żywo, także całkiem spoko to wyszło. Tam ludzie mieli wtedy straszny but ścigania właśnie już nawet, nie? To był tak, marzec. Tak. Ja się zastanawiałem w ogóle, czy tam ktokolwiek weźmie w tym udział, bo jednak to trzeba ściągnąć, podłączyć, coś tam zrobić z tym i jak się zalogowałem już na tej mojej aplikacji i patrzę, a tam stoi 150 ludzików jeden na drugim. Mówię, ciekawe, czy to w ogóle zahula. Ale jakoś ruszyło, no tam kilku gdzieś tam wyrzuciło, kilku nie połączyło, ale no to tak jak w życiu, nie? Że stoisz w sektorze startowym, łapiesz kapcia, no to też nie ruszysz, nie? Także ktoś tam miał problem z połączeniem, ktoś tam się nie połączył, ktoś tam się połączył 5 minut później i już nie dogonił. No ale akcja była, ja jednocześnie komentowałem, byłem tam gdzieś w Sinej, z środku stawki Sinym, także musiałem jeszcze nawijać, ludzie pisali na YouTubie, dawaj, także coś tam się działo, bardzo mi się to podobało. Tak. Ja byłem w roli kibica akurat, nie startowałem, ale też... Ale byłeś, ważne. Bardzo fajna. Swoją drogą to był okres, kiedy sprzedaż roweru stanęła, ale trenażery to były wyprzedane wszędzie. Nawet nie było ciężko chyba dostać ten pizdryczek do laptopa. Tak, antenkę Ante Plus, tak? Antplus, żeby w ogóle... Nie, wszystko co miało w nazwie... Trenażer, jeżeli to był zacisk do trenażera, podstawka pod przednie koło, mata do trenażera, to wszystko wyjeżdżało. Ręcznik łachu, bidon łachu. Tak, wszystko było w cenie. Trenażerowe. Ciekawe swoją drogą, jak to będzie teraz w tej zimie, czy te trenażery, bo tak naprawdę już chyba są, część ludzi wyprzedało, ale czy też będzie takie zainteresowanie, pozostanie tymi trenażerami. No jak, czy... jak będzie druga fala wirusa, to jeszcze ludzie to kupią. No, to ciekawa sprawa rzeczywiście. Znaczy nie, ale myślę, że ci co kupili, to się też w jakimś tam sensie przekonali do tego i będą... Namawiać kolegów i będą, może? Tak, rodzinę będą namawiać, żony i tak dalej. To myślę, że ten interes dalej będzie. Z tego co wiem, to nawet są problemy dalej z dostępnością. Tak, trenażerów, nie? Tak. No jest też problem taki, może on dotknąć producentów, trenażerów, że jak zobaczyli co się dzieje, zaczęli robić do produkcję i starali się uzupełnić te braki, których w niektórych modelach jeszcze nie udało się uzupełnić i być może za parę tygodni będą zawaleni tymi trenażerami niesamowicie. No, pewnie możliwe, że taka sytuacja się może się zdarzyć. Bo niecałe jakby zapotrzebowanie trenażerami z tamtego okresu udało się zaspokoić. Ale to u nas, ale z kolei na Ameryka Południowej tam to tam dalej hula wirus, znowu się zamykają, znowu ten, więc jak nie w Europie, to sprzedaż na Zachodzie, nie? Tak, no przecież Stany Zjednoczone, a to w tej chwili jest teraz kosmos się dzieje. Tak, w tej chwili jest, no myślę, że cała Europa się będzie zamykać od Stanów. Poza tym, z tego co wiem, to nawet nie będą wpuszczeni zawodnicy ze Stanów do Europy na zawody i tak dalej, no bo to się też nie ma co dziwić. Sytuacja tam jest taka rozwojowa i dynamiczna. Także tam jest, a rynek amerykański jest dosyć dużym rynkiem, także te trenażery... Pytanie, czy fabryka treka nie stanie, jeżeli tam się dużo będzie zakażeń? No właśnie, to jest będą produkować. Ramy składaliście już, tak? Kupowałeś ramy i składałeś... Tak, ale to nie wynikało jakby z zatrzymania fabryk. Kłopot aktualny, cały czas trwający z dostępnością rowerów, nie wynika z zatrzymania fabryk, czy w Azji, czy gdzieś w Europie, tylko z większego zainteresowania po prostu rowerami. Piotrek, byłem u was w sklepie ostatnio, to tam też pustki były, nie? To też wszystko... Jeszcze troszeczkę zostało, tak? Mamy jakieś zaplecze magazynowe, ale faktycznie no teraz klient nie ma w czym wybierać jakby. Więc... Tam pewnie do 4000 to wszystko? Jeszcze coś się znajdzie, ale naprawdę no, nie jest tego dużo, więc nie ma tak jak w prawdziwym sezonie, że klient może sobie wybierać pomiędzy modelami, kolorami, tak? Więc raczej to co jest, to musi się wybierać. I wydyktuje się bardziej warunki cenowe też. A chcę rozmiar L-kę, to no, będzie też taki rower. Do widzenia. Kiedyś pan urośnie, tak. Ten rower będzie dobry. Do takich sytuacji wiadomo nie dochodzi. Ale ludzie też to widzą i są w stanie kupić na przykład znacznie droższy rower, bo jest we właściwym rozmiarze. No, i tego roweru może nie być za parę godzin. Także tak to wygląda. Aktualnie jest ciekawie i dalej będzie ciekawie, bo cały czas ja na przykład zamawiam rowery, ale nie wiem jak długo będzie się utrzymywało zainteresowanie zakupem tych rowerów, ale trzeba zamawiać, bo jak nie zamówię teraz, to ich nie będzie. Tu jest sprzedaż.
Tak, tak, że sytuacja jest jak co roku interesująca, ale w tym roku wyjątkowo. Coś ciekawego jeszcze post koronawirusowo? O wybor! Wybor! Co narobiło? Czekaj, jaka dogrywka będzie. Nie ma co. Nie, o wyborach nie rozmawiaj. Z dala od polityki, jak pani pierwszy. Drugi temat, który mamy zapisany, to zawody. Zawody się zaczęły. Zaczęły się pierwsze, chyba jechałeś tam w jakiejś MHM, automatyce. To były te jedne z pierwszych, tak? Jak dużo pamiętam. Tam wtedy nie, już... nie jechałem z takiego. Piotr, ale ja jechałem Pomerania. Pomerania trwa. Pomyliłeś. No. Pomerania trwa. A ja byłem już co? Ja byłem na wyścigu XC, takim zupełnie pierwszym, na przykład w Grudziądzu. No właśnie, tam. Liga Północ. Tak. I tam w maseczkach w ogóle jeszcze byliście, tak? Na starcie, czy jak to wyglądało w ogóle? No tak miało być teoretycznie, ale jednak tak do końca nie było. Pogubili maseczki. Wiesz co, nie, no organizator zrobił to, co miał zrobić, czyli kazał być w maseczkach, kazał zapisy przeprowadzać w maseczkach, dezynfekować się przy zapisach, przy odbieraniu numeru, nie przybywać kibicom ani osobom nie biorącym udziału w imprezie, ograniczona liczba osób, no i załatwione, no. A potem parę sekund wszyscy postali w sektorze, wystartowali i każdy jechał swoje. No. Czyli tak naprawdę te przepisy to takie trochę, no nie, że pic na wodę, tylko formalność dla... No, spokoju duszy organizatora. No jest to, no trzeba przyznać, że większość rzeczy związanych z obostrzeniami jest robione tak na szybko, na dziko. Może nie wszyscy mają jakieś złe intencje, ale czasami wychodzą absurdy. No i nie wiemy, co jest dobre, co jest złe i z czego się będziemy śmiali za rok. No właśnie, sami nie wiemy, czy te przepisy, które są, to są warte stosowania, czy są właśnie też, nie wiemy, jak się stosunkować. No bo organizator musi, nie, się dostosować, no bo inaczej nie przeprowadzi zawodów. No, ale też nie wynajmie ochrony, żeby pilnowała każdego uczestnika, tak, czy się stosuje do zaleceń. Tylko organizator podejmuje w tym momencie ryzyko, bo w sytuacji takiej, kiedy by faktycznie doszło do zakażenia i kiedy by sanepid stwierdził, że jest ognisko zapalne, to oni dostają w tym momencie mocno po tyłku i w tym momencie nawet no osoba... No i będą słynąć już na wieki, i będą słynąć z tego, że to jest ten wyścig, co, wiesz co, było ognisko. Słynne to bym nie powiedział, ale bałbym się na miejscu organizatora tego, że osoba, która zostanie zakażona, pozwie organizatora o to, że nie stosował odpowiednich obostrzeń i będzie domagała się odszkodowań różnego rodzaju, tak? Bo ludzie tacy są niestety, tak? Mimo tego, że jakby idziemy na ten wyścig, godzimy się, że na jakieś tam ryzyko. Podpisujemy regulamin tak naprawdę, nie? I czyli jak gdyby akceptujemy wszystko, co organizator nam... No tak, ale ty stoisz w maseczce, a ktoś się zaraził. To jakby... I potem masz pretensję do... Że organizator tego nie dopilnował. No, no jest to ryzykowne. No. Jest to bardzo ryzykowne, no faktycznie. Tak naprawdę startując, każdy z nas ponosi cały czas ryzyko, nie? Tak. Dlatego ja też troszkę później zacząłem jednak startować. Te pierwsze wyścigi nawet z tego powodu wolałem odpuścić na samym początku, bo według mnie to trochę za wcześnie było. Nie chciałem ryzykować, dlatego no, według mnie te pierwsze starty to są takie no, troszkę na własną odpowiedzialność, według mnie, nie? Bo niby można było, ale no, trzeba samemu też świadomie podejmować decyzje, nie? I wybierać to, co jest lepsze dla siebie. Jak trasy wyścigów, tu co jechaliście? No ja dużo nie jeździłem. Jak Pomerania? Michał, wymagająca, nie do końca bezpieczna. Ja uważam, że sezon za udany. Szykuję się na przełaje. Pojeździłem, teraz sobie odpocznę i co, i przełaje zaraz będę jeździł. Nie, no wystartowałem w wyścigu w Pucharze Polski na świetnej trasie. Popełniłem błąd młodzika. Mocno się poturbowałem, bo mam łajczyk w czterech miejscach złamany. I co? I to jest jedyna szansa, żebym teraz miał jakąkolwiek przerwę od roweru. Dlatego ja się nawet... Dlatego wsiadasz na trenażer. Nie, też, ale ja staram się zawsze z każdej takiej ciężkiej sytuacji wchodzić z jakoś optymistycznie i z każdą taką sytuację obracać do góry nogami i wyciągać same pozytywy z tego, także... Jaki to był błąd, opowiedz. Proszę? Jaki to był błąd? Ludzie chcą się dowiedzieć.
lód się domyka. Ze zdjęć niewiele było widać. To był totalnie szkolny błąd, ponieważ to był drop, który skakałem na treningu przed startem bez żadnego problemu, natomiast na czas wyścigu ten drop miał objazd, co ciekawe. Wystartowałem, prowadziłem, wjechałem pierwszy na ten odcinek, gdzie był chicken line i drop. Natomiast zobaczyłem ludzi, którzy stoją i stwierdziłem, że skoczę sobie dla nich. Ale skoczyłem, wjeżdżając na dropa, niestety trochę za późno. Ulubienie z publicznością, proszę Państwa. Czyli pod kamerę chciałem mieć kontakt z publicznością i za późno wjechałem na dropa. I wjechałem na dropa kompletnie nieprzygotowany z tego chicken line'a. Praktycznie bokiem najechałem. A że było tam bardzo wysoko, naprawdę. Znaczy, no nie było wysoko, ale lądowanie było dosyć twarde. No i niestety niefortunnie spadłem na przednie koło. Czyli zły najazd. Zły najazd. Szkolny trochę błąd, adrenaliny, tak. trochę emocji, zamroczony, trochę emocji mnie poniosło. Pierwszy start, adrenalina, wszystko jak gdyby zabuzowało. No naprawdę szkolny błąd, tego się nie dziękujemy Ci za to. Polecam. Będzie dla konkurencji łatwiej w tym momencie? Polecam. Dlatego nie skacz. No tym bardziej, że tam był objazd i wszyscy objeżdżali. Wszyscy tam objeżdżali i ja na treningu też, znaczy po objeździe na treningu stwierdziłem, że na wyścigu też tam będę objeżdżał. Ale dojechałem do tego momentu. Niech mają coś. I mówię, dobra. Ci biedni ludzie tam zgromadzeni. A jeszcze nasz Tomek Ferenc tam stał z aparatem. I mówię, no Tomek. Szykuj migawkę, no i złapał mnie jak leżę. Mhm. Mam zdjęcie jak leżę, nie? Pewnie widzieliście nakryty rowerem. Takie stare zdjęcie, nie? Dobra. To takie słowne, jak potrzymaj mi piwo i patrz. Ale dobrze, że nikt nie wylądował na tobie, tak? Że była taka... Ale ta reszta miała. Taki reszta... Właśnie, gdzie oni na dropa, gdzie tam? Nie, na szczęście tam tak w miarę bezpiecznie się przewróciłem, że zszedłem z drogi od razu, bo tam było dosyć wąsko. Ale no to jest nauczka naprawdę, że na wyścigu faktycznie trzeba te emocje trzymać cały czas na uwięzi. Że jeśli jest naprawdę jakiekolwiek ryzyko, że coś się może zdarzyć, to lepiej to ominąć. Koncentrację. No, emocje za bardzo też jak gdyby kierują wtedy człowiekiem i on też nie do końca robi to, co na treningu zawsze wychodzi. Nie? Człowiek chce trochę więcej, trochę mocniej, nie? Pojechać troszkę szybciej ten zakręt. No właśnie. No i teraz mam przerwę. Taką nie do końca świeża opalenizna tutaj widzę na to tarasik. Na drenażerze że z 3 godzinki to... To tarasik, tak. Już pojechałem na wakacje na taras. Wracam zaraz. No. A jak na Pomeranie? Właśnie jak? O, ja prowadzę trochę. No dobrze, dobrze. Nie, bo ja się nie piszę jakby... No, pierwszy raz... Pierwszy raz wyścig zorganizowali w Luzinie. W Przemudzie. I no, trasa nie była jakoś specjalnie wymagająca technicznie, czy też nie było podjazdu, więc jak na start, to jak na pierwsze zawody, no taka akurat fajnie wprowadzająca trasa. Oznaczona? Oznaczona była bardzo dobrze, oprócz jednego momentu, ale to nie była wina organizatora, tylko wina strażaka, który nas po prostu źle poprowadził. To był kilometr po starcie. Było rozwidlenie w lewo, w prawo. Strażak pokazywał, że mamy w prawo jechać, nie wiadomo dlaczego. Osoby, które robiły objazd trasy, pojechały w lewo, a te osoby, które no, po prostu jechały wraz z grupą, tak, bo to jeszcze było... Może odcinek... strażak miał kogoś w rodzinie w czołówce. Tak, odcinek asfaltowy był jeszcze, więc no, stawka się jakoś tam nie rozbiła, więc... A ty gdzie pojechałeś? Ja pojechałem w lewo, ale później jak zobaczyłem, że peleton pojechał w prawo, no to sobie zawróciłem, pojechałem w prawo, później... A teraz objazd... później... Nie robiłem, więc... Czyli nie do końca wiedziałeś. Ale tak była moim zdaniem no dobrze trasa oznaczona. Ja akurat dość lubię ten cykl. I... A drugą edycję też jechałeś, która była... Nie, drugie już nie jechałem. Tam był przenosiny miejscowości. Tak, to im się tak? chyba akurat... Koryjne takie, tak, no. Ale trzeba przyznać, że szybko wybrnęli, bo wpadni, przygotowali. Udało się bardzo fajną imprezę normalnie zrobić. To słyszałem też pozytywne opinie o Luzinie, że było dobrze oznakowane, tak, że te wpadnie... Faktem jest, że tam półtorej godziny chyba jechali, nie? No dość krótko. Także na szybko musieli to oznaczyć i głowy, ale no wyścig był wyścig. I trzeba było go odwołać. Kto tam wygrał? Przypomnijcie mi? To sprawdzimy, to później, się, tak, to bo ja nie to wiem. To się wytnie. To się wygoogluje. PDF. Link do PDF-a. Mhm. To się wygoogluje. Jakie wyścigi mamy najbliższe?
Ja? Nie, w ogóle. W ogóle. Szymanowo XC. A, tak. W niedzielę u Eberta. Tak. Mam nadzieję, że ten materiał będzie w piątek zmontowany. Jest piątek, 8 rano. Chłop kiwa głową. Tak, pokazuję kciuk w górę. Dajcie mu kciuk w górę za ten film również. Chyba, że kamera nie będzie łapała ostrości, to kciuk w dół. Chyba, że nie zmontuje do piątku. Chyba, że nie zmontuje do piątku, to kciuk w dół. Shimano XC u Eberta, wyścig na ciekawej, przygotowanej przez naszego kolegę zawodnika trasie. Długa trasa? Runda ma 6 km. I będziemy walili rundy tam z półtorej godziny, do półtorej godziny, ale to takie intensywne XC to jest wystarczająco, żeby w półtorej godziny się wywalić z kapci. No i nie wiemy, ile tam osób będzie zainteresowanych tematem, ale mamy ten 150-osobowy limit. Jeżeli go przekroczymy, to warto kibicować, bo tam sporo ciekawych trening w formie zawodów. Osób, które tak, które coś tam trenują. Ze zbiórką charytatywną. Ze zbiórką charytatywną. Oczywiście. No, co możemy, to grzmimy i krzyczymy o zbiórce. Także to będzie na koniec dogramy, nie? Tak. Całą tą. Dobra. No. To w niedzielę. To w niedzielę. To w niedzielę. A później co? Wy? Bo ja to przełaję dopiero. Chyba, no jedziemy za tydzień. Jest Gravel Londo. Krakowa. No, to tak. To dla niektórych osób owszem. No bo to co innego chciałeś powiedzieć. No tak, to my jedziemy. A czekaj, my jedziemy wróć, na. Wróć. Nie ma Gravelonda? Nie, to bo jest, to się nie nazywa Gravelondo, tylko cyklo Gravel. Tak, tak. Gravelondo to ty robisz. Gravel Krakowa. Cyklo Gravel Krakowa. Tak, bo my jedziemy do Nowego Targu. Tak. Kolega i moi koledzy jeszcze inni. 20 osób w sumie. Trzydniowa etapówka szosowa, czasówka, wyścig i wyścig. Po jakichś tam górkach, w okolicach Nowego Targu, czyli w okolicach ciężkich. Zapisy już zamknięte. Zapisy zamknięte dosyć dawno temu. Ale tam teoretycznie, no choć lista rezerwowa jest długa, więc... Jest lista rezerwowa. I tam próbowaliśmy dokoptować jeszcze osoby i nam powiedział kolega organizator Czarek, że... Nie, że otrzymał informację, że może tam po prostu być policja, która będzie to liczyć. Okay. I mocno zasugerował, że nie może się wyrężać i go rozumiemy. Szanujemy. No dobra. Skoro tak jak wcześniej zostało powiedziane, organizator ryzykuje, więc tak. nie ma co też faktycznie przesadzać. No ale za tydzień, za dwa tygodnie też jest te cyklograwel Krakowa. Tak, Krakowa. Później MTB. Później jest... Pomerania, trąbki Pomerania. Wielkie. Pomerania następna, tak? Początek sierpnia. Ja to swoim jedziesz? Akurat kalendarzem startowym wybiegam tydzień. Właśnie, od najbliższy wyścig. Najbliższy wyścig. Ale tak, to takie proszę, jak wy Weberta, to powinniście tak. Układać, mieć sobie plan treningowy, szczyt formy. No, ale nie róbmy szczyt formy, jak na horyzoncie Pomerania trąbki wielkie. Ale... Po prostu Piotrek chce mieć wysoką formę, a jeżeli tak. Potem stwierdzi, że będzie chciał mieć bardzo wysoką, to ją zrobi w ten tydzień. Tym bardziej, że nie wiemy, co będzie jeszcze w sierpniu tak naprawdę, jakie starty będą i czy będą starty, nie? Tak naprawdę. Także wybiegamy faktycznie maksymalnie dwa tygodnie wstecz. Ja liczę, że odbędą się Mistrzostwa Polski w maratonie w Gdyni i jak to we wrześniu. To jest główny cel. Tak? Będą się, bo tam jest las i tam nie będzie. No we wrześniu to trzeba mieć przed formy, bo to pik wszystkich startów będzie, nie? Wtorki będą Garminy, w czwartki będą Pomeranie, w niedzielę będą Mistrzostwa Masterson. Dlatego urlop na wrzesień zaraz. Poniedziałek będzie wolna. No trochę tego będzie, rzeczywiście, ale Mistrzostwa Polski 20 września w Gdyni, w maratonie MTB. Tak. To jest ważny pewnie dla nas wszystkich wyścig. Zapraszamy wszystkich. Dla wszystkich MTB-owców. No też, ale ci co na szosie jeżdżą też mogą przyjechać. Pokibicować. Właśnie kibicować nie można, bo nie ma więcej niż 150 osób jakaś tam zawodach. Nie, wiesz co, ale może już do tego czasu, chociaż nie wiemy w którą stronę to pójdzie, ale widziałem, że na przykład Pomerania ma już zapisy na większą ilość osób. Te trąbki wielkie już nie mają limitu 150-osobowego, tylko 450-osobowy. Może podzielą ten wyścig na trzy podimprezy.
no nie wiemy tego do końca. W każdym razie, jeżeli ktoś z nas planuje zrobić licencję na te Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, no to tych ludzi też nie ma dużo. Mm-hmm. Jest 30-40 osób to prawda. Z licencją, także ale też to... można to potraktować jako osobny wyścig. W związku z tym, że jest tak mało imprez, to też jest duża szansa, że dużo więcej napłynie z południa Polski też, nie? No przynajmniej tam... znaczy, na Mistrzostwa Polski to, to raczej przyjeżdżają no właśnie, z całej Polski. Z Polski, bo to są polskie. Jednak... no. Ale, ale bywają też i z zagranicy też przyjeżdżają, ale Polacy. Na południu jest dużo więcej imprez organizowanych, jeśli chodzi o maratony i wyścigi szosowe przede wszystkim. No, to ale obecnie, też jest bieda. Też jest bieda, dlatego że chociażby Road Marathon czy coś, to oni też się mocno kurczą, tak? Teraz mają w tym samym czasie co nawet Ark robią, ale robią dwie czasówki na przykład. Tak? Mm-hmm. Też jest taki mocny, śliski temat ta organizacja. Znaczy ostrożnie to robią, widać organizatorzy, nie? Nawet jak robią, to robią to no, dbając jednak o to wszystko, nie? Bojąc się jednak to, co mówiłeś na początku. Tak, tak. Chociaż teraz startuje wyścig szosowy. Elity w Polsce. Dookoła Mazowia dzisiaj wystartował, ale nie dojechał do mety. Nie? Nie dojechał tak. do mety, ponieważ był jakiś wypadek niezwiązany z wyścigiem motocyklisty. No, podali informację i został etap 30 km przed metą zneutralizowany. Niestety, także nie dojechał. Nawet dziś na Cycling News czytałem też. Także jutro kolejny jest etap. Zgadza się. Tak? Czytałeś też? Tak. No. Także jutro jest... Nie no. udało im się dojechać do mety. Jutro czasówka i... To zaproponuję kolejny temat. Jeżeli już rozmawiamy o wyścigach, to może byśmy szybko wspomnieli, co tam w propeletonie. Jakieś komentarze, bo dzieje się. W propeletonie teraz wszystkie teamy są tak naprawdę na zgrupowaniach, bo to jest ostatni tak naprawdę dzwonek. Większość w zasadzie teamów siedzi albo na Teneryfie, albo gdzieś w jakichś górskich miejscowościach. Większość też teamów widziałem zawodowych trenuje teraz w Livigno. To są praktycznie już ostatnie szlify wszystkich teamów przed startami, które mają się zacząć w sierpniu. No Pro Tour się zaczyna od Tour de Pologne. Tak, ale mówimy o wyścigu etapowym, tak? Czy... No to chyba, ja nie wiem, czy... W sumie... Bo pierwszy wyścig to jest Strada Bianca w ogóle. A, to nie 8 sierpnia. Wiosenne teraz idą. Tak, klasyki. Sierpień jest wiosną. 30 parę stopni na tych piaskach. To będzie. Ale Tour de Pologne faktycznie jest pierwszym etapowym dokładnie. No, wyścigiem i faktycznie można się spodziewać ciekawych też nazwisk, nie? Bo to będzie naprawdę. Myślę, że wszyscy są ciekawi tego sezonu, co to będzie. Wszyscy czekają. No, krótkie, ale intensywne. Bardzo intensywne. Jak spojrzałem na kalendarz, ile jest imprez upchanych w ciągu 2-3 miesięcy, to... No tak, tylko że też każdy pro team ma tych 20 paru zawodników i jednak dzieli na te wszystkie imprezy, tak? Tak. Czyli będą tak naprawdę grupy A, grupy B i grupy C jeździły na te wyścigi. Mhm. Bardziej ciekawe też jest to, co się stanie z tymi drużynami, tak? No bo CCC oficjalnie się wycofuje ze sponsorowania, czy w Sky, tu też nie Sky, tylko sorry, Ineosie, to tam trzęsienia ziemi, bo Froome nie dostaje kontraktu. Dostał lepszy. Gdzie dostał? No w Israel Cycling. Już podpisał. A to lepszy nie lepszy. Coś tam, no. No coś tam, już coś tam. Były plotki, ale to tak. Nie. To jest zatwione już. Już w koszulce jest. Jest zatwione, no patrz, bo to nas wypytuje i... O, nie jest tak. Nie, jest już podpisał. Lepszy, tak? Nie lepszy. Trudno powiedzieć, czy lepszy, bo myślę, start-up, że... Startup to się nazywa, Izrael tak, Startup, tak, tak, nie? No. No. A tam nie mieli tylko Izraelczycy jeździć? To jakiś taki motyw był? Na początku tak. No ale co, Froome'a sobie nie wezmą. Zerpa, nie? Ja bym też Froome'a wziął, mimo że nie jest z Trumiasza. Nie jest z Trumiasza, nie? Będzie ciągnął peleton. Ostatecznie może jako pomocnik być. No. No ale przynajmniej ciekawiej będzie trochę, bo słuchajcie, jeśli on za rok będzie dalej jeździł, no to... Będzie się trzaskał z taki Neos przeciwko... Kolegami, no właśnie. Umowi. No. A? Ten... Ale będzie, bez takiej drużyny, ale... jaką ma w Ineosie, to będzie ciężko, nie? No ale to może Izrael Startup nie powiedziesz ostatniego słowa, bo państwowe pieniądze, a Izrael tam nie ma jakiegoś kryzysu. Poczekajcie, bo Michał Kwiatkowski nie podpisał jeszcze kontraktu też. Może tam, szacowa. Właśnie, może tam oni jakoś mu coś tam kupią, jakichś kolegów, nie? No, także możliwe, że... Z jakim oni licencję będą mieć? W jakiego kraju? Nie, no bo nie Pro Tour, to nie mają Pro Tour. Nie, to Pro Tour. Już teraz, Tour, no, teraz roku, będzie, no z Froome'em nie będą się ścigać przez po górkach krokowej, no. Dookoła Mazowsza.
Nie, nie, kurde, są... Białorusi. No niektórzy zaczynali od Mazowsza, to niektórzy będą kończyć na Mazowszu. No Peter Sagan, nie? Właśnie o tym mówię. Tak, on zaczął dopiero. Tak, on wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale był wyścig, że on chyba 2 czy 3 etapy tam wygrywał. Tak, tak. Pierwszoroczny młodzieżowiec tam wygrywał wszystko praktycznie. No. Ale to sobie mocno z Ketem rywalizowali chyba, nie? Oni no, w ogóle... W kategoriach młodzieżowych, tak. Oni od juniora w ogóle rywalizowali między sobą. Jak jeszcze, tak, dopiero wtedy mieli okazję się spotkać na pierwszych zawodach w juniorach, na Pucharach Świata, tak. Na Mistrzostwach Europy, to tam rywalizowali ze sobą no. Bardzo mocno. MTB chyba, nie? Nie było czegoś takiego? Znaczy, nie. Kwiatek MTB. Kwiatek nie, ale, nie, ale Sagan tak. Sagan, gdzieś tam w Szczawnie na Langu na przykład, czy coś. Ktoś mi to mówił, że tak? Się wyścigał. No, jakiś Ebert albo ktoś. Kurde, no. To, a to możliwe, no bo on w ogóle jest mistrzem świata MTB. No. Tak, i juniorów. Przełajów chyba. I Przełajów też jest, no i w ogóle zaczynał od MTB. Zresztą widać jak jeździ na rowerze szosowym, że trochę go tak nosi. To jedno koło za często poddziera. Także tak mniej więcej sytuacja w kolarstwie zawodowym w tej chwili wygląda. No, czekamy co się tak naprawdę zacznie. Teraz wszyscy jak gdyby... No idzie kryzys, trenują cały czas, idzie, no tak, ale idzie kryzys, jak idzie kryzys, no to pierwsze fundusze jakie są cięte, no co, promocje. Ale gdzie idzie ten kryzys, w jakiej branży? No właśnie. Światowy. Światowy kryzys. No raczej tak. No zobacz ile rowerów się sprzedaje. Także no też. Słuchaj, ile maseczek się sprzedaje, ile rzędu. Nie no jasne, no ktoś zarabia, ktoś traci, ale myślę, że w związku z tym, że na przykład jest rozkwit jakiś tam... czy duże zainteresowanie uprawianiem sportu na świeżym powietrzu, czyli między innymi jeżdżeniem na rowerze, no to wiele firm może dostrzegać na nowo kolarstwo jako kanał dotarcia do ludzi, czyli mogą się pojawić nowi sponsorzy. Może to być nawet, powiedziałbym, jako jeden z nielicznych i jedynych kanałów tak naprawdę reklamy. Pechowo CCC tak naprawdę wyszło na tym. Chociaż no nie wiadomo, może tam niby były jakieś już wcześniej problemy chyba. Tak, ale może ta sytuacja się odwróci jeszcze, no ale tak naprawdę z tego co wiem, to większość teamów nie ma aż tak bardzo dużych problemów tych teamów World Tourowych. Czyli będzie dobrze. Myślę, że tak. Myślę, że wszystko się jakoś tam wyprostuje. Oby tak było. Temat, który sobie zapisaliśmy, tak naprawdę wyznaczyliśmy, to zdrowie. Fajnie będzie, jeżeli byście opowiedzieli, jakby zwiększa się liczba uczestników naszego sportu. Coraz więcej ludzi siada na ten rower, siada nieświadomie. Mhm. I jako osoby, które są bardziej doświadczone, osoby, które mają wyniki, zapierdzielają na tych rowerach. Jakbyście opowiedzieli, czy się badacie wcześniej, przed sezonem, w czasie sezonu, po sezonie, jak kontrolujecie swoje zdrowie? Znaczy... Ja może powiem, jak u mnie to wygląda, jako też trenera. No, zawodnik, który trafia do mnie, to jak gdyby też nie nakazuje, ale zwracam uwagę, żeby zrobić podstawowe też badania zdrowotne, krwi, przede wszystkim też wydolnościowe. Także to są jak gdyby rzeczy też, które na samym początku też od razu sprawdzam. EKG? No też. To jest akurat badanie, które gdzieś tam u mnie w rodzinie się okazało dosyć istotną sprawą, takie zwykłe badanie, zwykłe echa serca. Dlatego no, ja zawsze staram się zwracać też uwagę na to, czy zawodnik, który chce ciut więcej pojeździć na rowerze, czy na pewno nie ma jakichkolwiek uszczerbków w zdrowiu, czy przeciwwskazań też do tego sportu. No bo pamiętajmy o tym, że jest to dosyć też ciężki sport, treningi nie są lekkie, nawet jeżdżąc turystycznie trzeba pamiętać jednak o zdrowiu. Padasz się regularnie? Tak, byłem w sobotę w szpitalu, miałem krew pobraną, także wszystko jest w porządku. Transfuzję też od razu? Nie zdążyliśmy, zamknęli lodówkę. Nie, ale akurat dobrze się stało, także miałem cały przegląd zrobiony, łącznie z tomografią głowy, z badaniami krwi aktualnymi. Także też co jakiś czas nawet zwykłe badanie krwi warto zrobić. Myślę, że 3-4 razy w roku warto zrobić dużo. Takie badanie. Dużo? Dużo. No ale to jest takie badanie, które... Znaczy, nie, dużo tak, wiesz, może nie... No to powiedzmy raz, 2 razy w roku, żeby robić chociaż no, te badania. Nie no, może trzeba 4 razy, tylko jakby... Ja nie wiem, czy większość ludzi to pewnie nie wiem, czy raz w roku. No właśnie o to chodzi, że myślę, że jak się zapytamy kogokolwiek... Piotr, kiedy ostatnio miałeś badanie robione? W zeszłym roku.
O, no to i tak ładnie. Ale generalnie... Ale rzadko się robi, nie? Rzadko robię, ale osoby, które zaczynają sport i zamierzają no jednak nadwyrężać swój organizm, jakieś próby wysiłkowe, tak, powinny zrobić, echo serca powinni zrobić, no przygotować się na pewno do tych jazd, no jeśli wcześniej wiadomo, nie było jakiejś takiej aktywności bardzo intensywnych, to no trzeba to zrobić, tak, to zdecydowanie. Polecamy. Zdecydowanie. Kiedy miałeś ostatnie badanie robione? W styczniu. Badanie krwi. Badanie krwi, co, ok jest wszystko? Tak, w porządku. No to nie musisz. Ale na przykład jeżeli chodzi o badania wydolnościowe, to nie robię. Oczywiście parę razy robiłem, ale... W ogóle się robisz sam. No bardziej takie testy, próby własne z miernikiem mocy niż jakieś tam mierzenie zakwaszenia. A co, sprawdzasz, czy się słabo czujesz, czy... No, to też bardziej... Co sprawdzam? Na moich testach? No. No to się sprawdza, czy się idzie do przodu, czy się idzie do tyłu, czy się stoi w miejscu, czyli idzie do tyłu. Ale też osoby, które no, trenują regularnie, tak jak my, no, znają ten już swój organizm i są w stanie no, wyczuć, czy jest coś nie tak, czy wszystko jest ok. Tak, więc... bo na samopoczucie od razu myślę, że łatwo to sprawdzić. Tak. Czy nawet praca serca, tak, podczas treningu to się odczuwa, jeśli są jakieś... Macie bradykardię? Okay. Bradykardię? Niskie tempo spoczynkowe? A, no pewnie tak, no. Od ilu się zaczyna niskie? Poniżej 60. To nie. No to tak, to mamy. 60 to mamy. Poniżej 60. To już jest taki chyba popróg. To teraz, 60 to jest norma. Mówimy po przebudzeniu, czy teraz jak sobie tutaj siedzimy? Nie, jak siedzimy, śpisz. Jakbyś włączył pulsometr w nocy, z tego co wiem. Jakby nie, no, nie, to na pewno jest ze 40. To każdy z nas. Bo poniżej 40 to już jest tak jak bardzo bezpiecznie na przykład. Nie? No tak, no to pewnie każdy z nas miał jakieś takie przypadki, że gdzieś tam trafił do szpitala na jakąś grubszą akcję i mu mierzyli puls i tam ciśnienie, czy nie wiem, był pani doktor u siebie w przychodni i mu założyła tą opaskę. Mówił, co pan? Trzeba na badania wysłać. Co się dzieje? Problemy są jakieś. Ja myślę, nie, no to ćwiczę. Znaczy, nie, no, moja sytuacja, w czwartek, dokładnie tydzień temu miałem operację, gdzie byłem zniszczony całkowicie. Musiałem podać wszystkie swoje parametry, pani mierzyła ciśnienie i pani po zmierzeniu ciśnienia tak się spojrzała na mnie i powiedziała, że mam zawsze takie niskie tętno, miałem coś koło 50. Mówię, że akurat dzisiaj mam wyjątkowo wysokie, bo jestem strasznie zdenerwowany przed operacją. Ta. I poprosiłem ją, żeby się nie denerwowali, jak mnie uśpiał, żeby ci mi wolno serce biło, że mam normalnie 30-35 w tych granicach. To bardzo już tam nie strzelać. Zawsze tak miałem. Tak do 40, żeby się naprawdę nie denerwowali, ale to też właśnie... Ale to jest rzecz jak gdyby... Ani nie jest fajna, ani... To jest coś, z czego jakby niektórzy są dumni, więc, można, tak? Można... bo są na to jest wyznacznik tego, że jesteś. Nie, wyznacznik tego jest, jak sobie wejdziesz na PDF-a po wyścigu i kto tam jest w pierwszej dyszce, to jest wyznacznik. Kto ma jakie tętno maksymalne albo spoczynkowe, to raczej no, nie na to się umawialiśmy, uprawiając ten sport. No. Kiedyś czytałem o takiej historii, że ponoć w tej erze dopingu, złotej erze dopingu było tak, że niektórzy już zawodowców mieli tak niskie, że mieli tam jakieś holtery założone w nocy i jak był alarm jakiś tam się wzbudzał, że mają za niskie, to wstawali, budzili się na trenerzerku. Musieli pobudzić się, żeby to serce tak było. To... Słyszałem też takie historie. No słyszałem, że nurkowie umieją, ci, którzy biją jakieś rekordy świata w pojechaniu taką windą na dół, na jakąś super głębokość. To mają niższe od nas? To potrafią jakoś to się, wiesz, skoncentrować i jakoś to obniżyć właśnie do kilkunastu uderzeń, coś takiego, nie? I to samo się dzieje, jak ktoś zamarza. Sędzi mi już zapadają. Że też wszystkie funkcje są wyłączane, żeby tylko było jak najmniej uderzeń. Jak miał nikt ten pompować. To dlatego w zimie, tak jak wracasz z treningu zamarzony, tak. To taki instytucje. Zamarza. No. Coś w tym jest, no. Taki pierwszy krok do hipotermii chyba już. Czyli się badacie przede wszystkim co jakiś czas krew. Ale nic szczególnie. Raczej tylko krew generalnie. Dla osoby, która zaczyna, to co polecacie?
Ja polecam zrobić jednak badanie. Można iść do lekarza, po prostu nawet chyba jakiegoś rodzinnego, czy co. Nie, rodziny to nie. Nie? To sportowy, no, żeby na bieżnię cię posadził, tak, na bieżnię i tam... To już wydolnościowe w tym momencie, tak? No to no, jakaś próba, wiesz, wysiłkowa, czy coś takiego. Nawet taka prostsza próba. Bo tam taki zwykły rodziny to ci zmierzy tam, to wszystko, nie? Zrobić zwykłą krew, to co, masz hemoglobinę jakąś, patrzę, ale w normie jest znany. Tak, ale z krwi też już można dużo wyczytać, jeśli coś się dzieje złego w organizmie. A tu się bardzo dowiedzieć. To już nie, tak nie do końca. Doświadczenie. To tym bardziej trzeba robić te badania. Bo czasami już może być no, nawet za późno. Nie? Także no, badania krwi, zwykłe jakieś badanie, nawet prostsze wydolnościowe, warto robić jednak. Nie? Co jakiś czas. I może słuchać starszy organizmu. Tętna swojego. Bo nawet jak ktoś nie jest doświadczony, ale organizm taki człowieka zabierającego się za sport też ma wiele jakichś tam, nazwijmy to, bezpieczników. No tak. I ważne, żeby oczywiście być zmotywowanym do ciężkiej pracy, ale nie za wszelką cenę. Stopniowo, tak? Przede wszystkim. I twój organizm ci powie, że ty jesteś zmęczony, bo albo cię rozchoruje, albo się będziesz źle czuł i ci nie będzie chciało iść na rower. Jak się nie będzie chciało iść na rower, to nie idź na ten rower, nie? Może to jest właśnie sygnał taki, że twój organizm chce odpocząć. Ale dobrym wyznacznikiem chyba też jest zwykły pulsometr, że kiedy nie możesz, jedziesz na rowerze i nie możesz wbić się na to tętno wyższe. Dokładnie. To już znaczy, że jesteś już dętka, nie? To znaczy, że przeważnie to następuje po 2-3 dniach treningowych. Tak. To nawet tutaj siedzący koledzy, którzy mają staż i są wytrenowani, też to na pewno odczuwają, że waty się zgadzają czasami, ale już potętnie widać, że to tętno 5 czy tam kilka uderzeń jest niższe. I to jest ewidentny właśnie znak, że organizm już gdzieś tam kopytami się zapiera i mówi: daj mi chociaż jeden dzień odpoczynku, żeby złapać świeżość i tak dalej. Nie? To właśnie słuchanie organizmu też jest istotne. Nie? I też nie zamykać się na tylko pomiar mocy, na przykład, jak ktoś chce tylko trenować z pomiarem mocy, ale też właśnie obserwować tętno albo badać tętno spoczynkowe, które też mówi po przebudzeniu, czy jesteśmy podmęczeni, czy nie jesteśmy podmęczeni. No ale to też na treningu od razu można wnioskować. Jak ktoś już zna swoje zakresy, czy zna swoje tętna z treningów, ma jakąś tam swoją historię, nawet mało, to jest w stanie po takim tętnie wywnioskować, kiedy jest zmęczony też. Jeździć, obserwować. Tak. Poznać samego siebie, tak. Jak reagujemy na niektóre obciążenia treningowe i intensywność jazdy. Słuchajcie, kolejny podpunkt, który tam zapisany jest, sprzęt. Żebyście się pochwalili, na czym śmigacie generalnie. Co tam za konie macie w stajni? No może od Łukasza, bo tam wisi u góry jedno. To już niedawno było obgadane nawet chyba na innym. To było, owszem, ale to jest specyficzny rower. Także ten rower się nie robi wiele kilometrów w sezonie. Zapowiadałeś ostatnio, że jak wejdzie może nowy domani. No, różnie to jest. Może się przesiądziesz. Nie, to mówiłem o Emondzie raczej. Tej, która teraz weszła i się przesiadam. Tak. A co? No, tylko muszę jeszcze poczekać parę naście dni, aż mi pomalują ten rower. Także. Jeżeli zamawiasz z modelu Project One, to też jest. Są opóźnienia? Duże? Czy są opóźnienia? Nie, nie ma opóźnień, tylko jest okres oczekiwania w zależności od koloru i specyfikacji, który jest podany od początku i on taki będzie, ale to nie są na przykład 4 dni, tylko kilkanaście do kilkudziesięciu. No, to całkiem. No tak, no na Mercedesa, no, albo szybciej. To co tam będzie? Pochwać się. Kolor. Co? Kolor? Kolor nie. Czarny smutasz. Ale tarcze będą tarcze. No będą, bo teraz już w tej serii Emonda SL i SLR. To nie ma. 2021 już się przestały bawić inne hamulce niż tarczowe. Przed tym się trochę wzbraniałem, bo jestem nie za potężny. I każdy dołożony kilogram do mojego roweru sprawia mi odczuwalny problem. A tarcza to jest kilogram, więc jeździłem do tej pory na Madonce z rocznika 2016, który jest bardzo będzie fajny, do kupienia? Szybki. Co? Oczywiście, że będzie do kupienia. No i ten rower był lekki i czekałem, aż będzie coś na tarczach nie cięższego i się doczekałem. A MTB?
a MTB, no to głośna sprawa chyba. Jeżdżę na super kalibrze, czyli rowerze też specyficznym i charakterystycznym, bo jest fullem, ale z mniejszym niż jego konkurenci skokiem 60 mm z tyłu. Już pół roku na tym śmigasz, jak ci się śmiga na tym? Fantastycznie się śmiga na tym. Nie zmieniłbyś na niczym? Nie. Miałem okres, że miałem rower taki full i sztywniak, a teraz mam jeden rower i dziękuję. A kiedy zmienisz w końcu przełaje? Przełaja? Nie przełaja. Nie nadaje się kompletnie na wyścigi przełajowe i nie mówię tu o kręceniu nogami czy rękami, tylko o tym po prostu, że jest mi tak strasznie zimno. Ale na jakiś gravel rondo byś przyjechał. No to tam słyszałem, że tam też jest zimno, no, że tam to się wraca do chaty i czeka żona z czajnikiem, żeby wiesz, polać ci ręce i odczepić od kierownicy. No. Nie, to takie zimno teraz. No bywały takie, bo widziałem na zdjęciach i od samego to tylko, zdjęcia. Nie, to tam gdzieś skrajni wariaci. To jak się z Michałem jedzie, to zawsze jest gorąco. Tak. Niezależnie od tego. Ale wiesz, do osoby trzeba się jeszcze doczłapać. To samochodem można przyjechać. To jest tak jak... w amerykańskim stylu, że ludzie właśnie samochodem jeżdżą na siłownię po to, żeby tam pochodzić na bieżni, nie? To coś w tym stylu. No to tak samo, no co, wsiądziesz do samochodu po to, żeby jechać na rower, no nie. Nie wypada. Nie, ale tutaj wiesz, jak dojedziesz rowerem na zbiórkę, to czasami już rower jest tak zasypiony, tak z błotem jest oblepiony, że już dalej nie pojedzie. Bo to jest jednak zima, nie? Ale tam make chyba, czy tam szlap jakiś zrobił? Można opłukać. Przed? No. Można opłukać, drobny serwis nawet zrobić. Także. No, ale tam chyba trzeba wykupić miejsce parkingowe już teraz, tak? Teraz tam, tak. Tyle osób przyjeżdża z całego województwa. Tam już jak zostawiony parking jest, to czasami Michał ma problem. Coś tam skarżył? Nie, na szczęście sąsiedzi tam są wszyscy ubudowi, ale czasami faktycznie jest, naprawdę tam ciasno się robi. Jeśli chodzi o parki, no. Także zapraszamy w zimie. Piotr, jeździsz na sprzętach wysepki? Na tak, czym jeździsz? Tak. Ja jeżdżę na rowerkach marki Specialized. Jeśli chodzi o rower MTB, to mam model Epic Expert Hardtail. No, w zeszłym roku jeździłem na fullu, w tym roku przyszedłem na hardtaila. No i się okazuje, że szybszy jestem na zjazdach na hardtailu niż na fullu, więc no... Nie... Ale to był jakiś starszy full czy nowszy full? Nie, to był też nowy, też model Expert, z tym, że ja akurat jestem dość świeży, jeśli chodzi o kolarstwo górskie, więc pewnie do końca nie wykorzystywałem możliwości tego fulla. A jakie, że na hardtailu mam lepsze czucie tego roweru przede wszystkim. I no też na zjazdach pewnie się troszeczkę czuję, jest poprawiona tam geometria w tym hardtailu, bardziej wysunięty przedni widelec do przodu, co daje fajne czucie tego roweru i na stromych zjazdach naprawdę bardzo fajnie się zjeżdża. Tą strawa koksy jechałeś na hardtailu? Tak. I dużo lepiej? No, u mnie tak. Ja akurat jeśli chodzi o przejście na hardtaila, to na plus zdecydowanie. Przede wszystkim też waga tego roweru jest dużo lżejsza, tak? Bo to jest 1,5 kg, więc no całkiem sporo. Tak? To bardzo dużo. Tak, 15% mniej, tak? Wagi roweru, to jest spora różnica. No ale na zjazdach akurat waga roweru nie robi, tak? Nie robi, ale na podjazdach już jest to znaczna różnica. No tak. Także trochę robi, nie? Znaczy zawsze mieć lepiej, lepszy jest. Bo nawet zauważmy, że na pucharach świata takich zjazdowych też się odchudza te rowery. On je się lepiej kontroluje w powietrzu, je się lepiej wyhamowuje. I to nie jest tak, że oni je dociążają, żeby one szybciej jechały. Bo tam głównie chodzi o to, żeby ładnie sobie kicać między tymi korzeniami, a to się lepiej robi na lżejszym rowerze. No też prawda jest taka, że startuję w maratonach tutaj u nas na północy. Gdybym startował w górach, to pewnie ten full by był lepszy, a że tutaj... No jest jednak, mało kamieni, ale dużo tak, korzeni. Nie ma kamieni, nie ma aż tylu korzeni, więc ten hardtail bardzo fajnie się sprawdza. U nas tam są parę korzeni. Znalazłoby się. Niektóre trasy tak naprawdę maratonów, to tak naprawdę można byłoby nawet gravelem tudzież przełajem nawet przyjechać, tak tutaj na Pomorzu. Niby się z jednej strony mówi, że mamy super te trasy, ale z drugiej strony jak są takie wytyczane wyścigi. No ale nie są to też takie górskie trasy, które jakby wymagały wiesz, specyfiki jazdy na rowerze, tak jak Piotr mówił, fullu na przykład. No,
Tak, no to może pytanie takie, czy nie jest tak, że przypadkiem organizator nie wytycza trasy w ten sposób, żeby była bardziej uniwersalna, niż zamiast wyszukać tych smaczków takich? Wiesz, to mamy na wyścigach XC, tak? To są wyścigi, które są stworzone właśnie bardziej techniczne, skrojone, czy krótkie, sztywne podjazdy. Maratony jakby innymi kategoriami się tutaj kwalifikują. Maratony są dla większej ilości ludzi przede wszystkim. Tak, tak, tak. Dla takich użytkowników, powiedzmy. Co chcą ukończyć. No, którzy chcą, którzy chcą też bezpiecznie dostać się do mety. No, ci, co chcą poszaleć, to mogą sobie gdzieś indziej na singlach i tak dalej. I bardzo dobrze, bo no, czemu miałoby być jakieś tam niepotrzebne wypadki też na takich trasach. Także myślę, że ta równowaga jest akurat przez organizatorów w miarę fajnie i tak zachowana. Kto chce się wyszaleć, to może sobie wybierać wyścigi XC albo gdzieś tam single w TPK, a maratony niech zostaną na takim no, poziomie. Fajnie by było oczywiście, żeby one były ciut bardziej podniesiony rodzaj stopień trudności, ale... Żeby każdy mógł przejechać, tak? Każdy, ale chodzi o to, żeby każdy jednak przejechał. No. Szosę jaką masz? Tarmaka. Na sprzęcie Sagan Edition? Nie, Sagan Edition nie. Też to jest model Expert, Tarmac Expert. Bardzo fajny rower. No zwinny bardzo, tak. To akurat bardzo w nim lubię, że jak na szosę jest bardzo zwinny, jeśli chodzi o zakręty. Bardzo fajnie im się poruszył. I wygodny też przede wszystkim, tak, bo była opcja jeszcze na model Venge. Ale jednak ja sobie chwalę wygody na rowerze i to właśnie dzięki Tarmacowi wygodniej też chyba się jeździ. Troszkę lepiej, to jak masz kiepskiej jakości asfalty, to jednak to wszystko lepiej wybiera. Tak, to tak, troszeczkę lepiej. Po prostu tłumi nie jest już tak sztywny, więc fajnie się na nim jeździ. Michał, czy na czym jeździłeś do tej pory? Wiesz co, ja podobnie jak Piotr się przesiadłem z fulla z zeszłego roku, na którym jeździłem, i w tym roku jeżdżę na hardtailu zbudowanym przez na ramię markę Konwa Bike. Miałem do wyboru fulla i hardtaila, wybrałem hardtaila, dokładnie to samo, jakby przyłączam się do opinii Piotra, że na nasze warunki, na nasze trasy, na naszą specyfikę jazdy, na nasze umiejętności i przede wszystkim wagę roweru też i zarówno moją wagę, którą gdzieś jak... A ile waży ten rower? Niewiele powyżej 8 kg waży. A super kaliber? 9, tak? Czyli... 9,7. Tylko że on ma drugi amortyzator jeszcze, no a tak, tak, to jest hardtail. Pytanie, on jest to bardzo lekki. To jest dużo, to jest dużo. To jest dużo, bo w zeszłym roku jeździłem na fullu, który ważył 10,5 kg, także przesiadka na taki rower, który waży... No, 2 kg różnicy. No to jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. No i przede wszystkim też dlatego się przesiadłem właśnie ze względu na wagę i specyfikę trasy. Specyfikę tras, które w TPK-u czy tutaj na trasach wyścigowych mamy, że ten full aż tak bardzo jednak się nie przydaje. Nie ma takich karkołomnych zjazdów, gdzie nie ma, by się wykorzystywało tego fulla. No, ale ja bym tu mógł zauważyć, takie były argumenty w dwie strony, i na fulla, i na sztywniaka, nie? No. Także możecie sobie wybrać, co chcecie, byście kupowali rowery, jeździli. Ale jest też coś takiego, bo mówicie, że u nas są łatwe trasy i na maratonach nie ma stosunkowo takich podjazdów i zjazdów, więc przydaje się sztywniak. No ale skoro nie ma takich podjazdów i zjazdów, to ten rower może być też cięższy, jeżeli jedziemy po polu, to ten kilogram nam nie przeszkodzi, nie? No nie, ale powiedziałeś, że nawet, widzisz, nawet jak zjazdowe są trasy, to dobrze by było, żeby ten rower był lepszy, żeby lepiej mykał. Jasne, no ale nie, no bo jak sobie, wiesz, jak sobie policzymy na przykład, ile da nam dodatkowy kilogram na Pomeranii, gdzie? W Kolbudach? No to no, może wyjść, że nic się nie zmieni, nie? W takiej płaskiej trasie to... Bo trzeba na kole jeden drugiemu siedzi, no bo no dobra, mamy tu maratony, gdzie ludzie po prostu są skoki, ucieczki i siedzenie na kole, a nie, że ktoś jest mocny. To na Mazowszu, u nas trochę inaczej to wygląda. No u nas się zdarzy jakiś podjazd i tam się to rozrywa, nie?
Ale jakbyśmy to porównali do maratonów organizowanych na południu Polski, do jakichś bike maratonów, no to tam im w ogóle do głowy nie przychodzi, żeby ktoś komuś na koło siadł. Tam jest jazda i jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie? Znaczy tam to już ewidentnie rower w pełnym zawieszeniu jest potrzebny. Nie? To no w ogóle nie ma co dyskutować przede wszystkim. Nie? Ale podsumowanie jest chyba takie, że topowe rowery, które mamy, no są dobre, nie? Każdy jeździ na najlepszym dla siebie, tak? Znaczy każdy ma rower dobrany pod swoją też specyfikę. No, ja też jeżdżę na tym rowerze. Rok temu jeździłem na kompletnie innym rowerze, ale po roku jazdy stwierdziłem, że spróbuję czegoś innego i się okazało, że ten rower no, po prostu lepiej mi się jeździ, bezpieczniej się na nim czuję. Fakt, że... Zabezpieczniesz sam. Fakt, że za daleko latam, ale jest... No, myślę, że nie ma też tak, żeby zdefiniować rower jeden dla wszystkich ludzi. Każdy musi wybrać to, co jest najlepsze dla niego. No, ale to jest piękno tutaj tej branży, że tak naprawdę chcesz wybrać sobie rower, to odpalasz tam 20 stron internetowych, no oglądasz, porównujesz, siedzisz w pracy. Nie, na rowery trzeba zmieniać, bo efekt nowego roweru to tam trzyma parę tygodni, nie? A to nawet nie efekt, no jakby technologia po kilku latach użytkowania roweru. To wiadomo, jasne. To jednak, rama się no jakbyś teraz miał porównać tego Madonkę sprzed 5 lat, a z Madonką współczesną, to przecież jest kosmos. To jest kosmos. Poza tym no, rama się zużywa też, nie? W jakimś tam sensie. Wymęcza, no. Przecież tak, to cały czas pracuje. Karbonowa, tak. Weź wsiąść na, nawet jakbyś miał dwa takie same identyczne rowery, jeździł 3 lata czy 4 lata na jednym rowerze i odpalił tego, który stał przez 4 lata, to założę się, żebyś się czuł kompletnie inaczej, nie? Bo to jest... Kierownice, mostki. No, wszystko pracuje, wszystko się zużywa przez jakiś czas. A tego rowery trzeba zmienić. Tego trzeba kupić rower. Tego co robię, trzeba mieć nowy rower. Tak. Pindolimy już sobie godzinę. Równo, jak patrzę po zegarze, z przerwą tam. Nie, to jest Waterloo, to nie ten. A, to nie ten zegar. Nie, no myślę, że można byłoby przejść gładko do tematu pod tytułem jakiegoś ogólnego bezpieczeństwa na drogach, to co zaraz się dzieje, nie? Generalnie byśmy, wspomnijmy może to, co się dzieje na drogach, bo w internetach przede wszystkim jest dużo się dzieje, nie? Bo był teraz wypadek Kasi i Rity, był taki jeden wypadek na Podhalu, gdzie tam jeden facet w ogóle zepnął tego rowerzystę. To była napaść w ogóle, nie? To tak może nazwać nawet, nie zepchnął. Ostatnio 16-latek jakiś zginął pod kołami, bo co prawda z jego winy, motorze, bo on... Tak? Nie, on wjechał, zjeżdżał ze ścieżki rowerowej, nie zauważył samochodu i wpadł, tak? Dzieje się dużo złego, mówimy tu na razie o internetach. Pytanie takie z mojej strony jest takie, czy faktycznie się dużo gorzej dzieje na drogach, czy przypadkiem to nie wynika z tego, że jest po prostu nas więcej, więc statystycznie tych wydarzeń jest więcej? Czy się zmienia świadomość tych kierowców, czy oni, nie wiem, czy nagle im odbiło po koronawirus i nagle jednak but jadą? Wiesz co, mi się wydaje, że to akurat jest połączenie jednego z drugim, dokładnie to, co powiedziałeś. Dokładnie to, że ludzie, którzy zostali w cudzysłowie wypuszczeni z domu, i kierowcy trochę przesadzają po tej przerwie i zrobili się naprawdę dużo, dużo bardziej agresywniejsi niż byli wcześniej. Nie wiem z czego to wynika, czy to jest jakaś gonitwa, czy nadrabienie straconego czasu, życia, czy czegokolwiek, ale jest to zauważalne i to jest niezaprzeczalne, że zrobiło się dużo gorzej, jeśli chodzi o kierowców. Inna sprawa, że nas też jest więcej. No bo sama sprzedaż rowerów się zwiększyła. Ludzie mają troszkę, znaczy ludzie mają więcej czasu. Troszkę te rowery trzeba zagospodarować i ludzie po prostu więcej jeżdżą na rowerach i przez to jest więcej nas jest na drodze, a przede wszystkim też kierowcy są mniej ostrożni i przez to się jak gdyby summa summarum to wszystko się nakłada jedno na drugie. Drogi się też zrobiły chyba, że ci wtrącę, bardziej tłoczne, bo ludzie unikają komunikacji miejskiej, nie? Tak, w związku z tym ludzie się przesiadają na rowery, na ścieżki rowerowe. I samochody. No i samochody. Wolą bezpiecznie w samochodzie jechać przez koronawirusa też między innymi, unikać autobusów, tramwaj i tak dalej. A drogi gdzieś tam poza miastem mamy cały czas takie same, infrastruktura się nic nie zmieniła. Także gdzieś to musi się niestety
odbijać na nas, na zwykłych użytkownikach drogi. No. I dlatego są takie sytuacje. No staramy się coś z tym zrobić, nie ukrywamy, nie? I to mamy taką nadzieję, że ten wypadek Kasi Rity będzie naprawdę, że to nie będzie jakiś tam jeden z kolejnych wypadków, gdzie przejdziemy do życia codziennego. Mamy nadzieję, że to będzie naprawdę jakiś punkt taki, gdzie coś zostanie zmienione. No, są akcje robione. Tutaj przecież kilka dni temu przyjechaliśmy z Częstochowy dokładnie. Łukasz był organizatorem mety i prowadził z Torunia, a wspólnie z Krzyżakiem Kubą całą ekipę. Ja też miałem jechać, ale no, tylko nadzorowałem, można powiedzieć. W ciągu tego wyjazdu charytatywnego zebraliśmy też bardzo dużą, pokaźną kwotę, ale to też jak gdyby było też pokazanie mediom, telewizji i tak dalej, wszystkim osobom, otworzenie oczu i pokazanie, że naprawdę, że trzeba coś z tym zrobić i na pewno będziemy, nie zostawimy tak tego i będziemy próbowali zmienić prawo dosłownie. No. Szkoda, że coś takiego musiało się wydarzyć, żeby jednak nagłośnić to bezpieczeństwo nas, użytkowników, tak, drogi na rowerach. Więc... Pytanie jeszcze, co było takiego szokującego w tym akurat wypadku, z tym, że to akurat zostało nagłośniony wypadek, a inny nie? Wiesz co, może to, że to w zasadzie Rita do tej pory jest w stanie krytycznym, a już szósty tydzień mija od wypadku i nie wiadomo co z Ritą będzie. Kasia jest tak mocno poszkodowana, że jej rehabilitacja nie wiadomo jak długo będzie trwała, a będzie na pewno bardzo długo trwała. No ilość obrażeń, które dziewczyny mają, to są naprawdę, ciężko w ogóle o tym mówić. To nie była taka zwykła obcierka samochodowa, jaką my mamy co chwilę praktycznie, czy tam dwuogon obojczyk, czy nadgarstek, to naprawdę są... No, szokujące chyba w tej całej akcji właśnie było to, że samochód wyjechał na zderzenie czołowe dwóm prawidłowo jadącym kolarkom. To czołowo zderzenie, tak? Jakby to widzieliście pewnie samochód, jak wyglądał. Jak ja zobaczyłem samochód, to nawet już nie musiałem się dowiadywać, w jakim stanie są dziewczyny, bo samochód wygląda, jakby słoń usiadł na samochód dosłownie, szybko powiedziawszy. Łukasz, jechałeś w tym peletonie, trąbili na was? Nie trąbili. Nie trąbili, raczej się spotykaliśmy z osobami, które nas wspierały w trakcie jazdy, bo przejechałem 200 km. Ten końcowy fragment, można powiedzieć, tej wyprawy. I zjeżdżali się ludzie, którzy wiedzieli, gdzie i jak będziemy jechać i krzyczeli, witamy w Tczewie, witamy tu, witamy na tej ziemi. Także było to zauważalne. Mieliśmy eskortę i busa i marszali na motocyklach, którzy pomagali nam przejeżdżać przez skrzyżowania sprawnie. I mieliśmy też asystę policji w wielu fragmentach trasy, także to był na maksa zabezpieczony przejazd. No i cele zostały osiągnięte, ale trzeba działać dalej, bo to jest tak, że po pierwsze musieliśmy tym przejazdem podkręcić tą zbiórkę, pokazać, że ona jest istotna, przypomnieć ludziom, którzy odłożyli wpłacanie na potem, że należy wziąć i teraz też, jak ktoś nie wpłacił, to niech weźmie i po prostu wpłaci. Jeżeli wpłaciłeś 100 zł wcześniej, to weź teraz wpłać 20 zł jeszcze na górkę. No. A jeżeli nie wpłaciłeś, to wpłać te 100 zł, co tamci już wpłacili wcześniej. Tak? Podkręcamy zbiórkę, ale jednocześnie to, że my krzyczymy, że jest niebezpiecznie i źle, we własnym środowisku to jest trochę mało, chociaż oczywiście to też jest ważne, bo też to gdzieś tam w mediach społecznościowych wychodzi na zewnątrz, ale nam udało się też zrobić spory szum medialny, taki zewnętrzny, gdzie docieramy do ludzi spoza naszego środowiska. Bo przecież my wszyscy wiemy, że musimy szeroko ominąć rowerzystę, że musimy zwrócić na niego uwagę i dać mu więcej komfortu i bezpieczeństwa. Ale nie wie tego wiele osób. Ja też widzę takie światełko w tunelu, bo niektórzy mówią, że większa sprzedaż rowerów i zainteresowanie jeżdżeniem na rowerze spowoduje, że będzie coraz gorzej, ale jest taka nadzieja i to sobie taką teorię wymyśliłem, że może coraz więcej osób po prostu będzie wiedziało, jak to jest na tym rowerze, że to jest całkiem niekomfortowo w wielu przypadkach i ci ludzie, którzy
stali się teraz rowerzystami, są kierowcami bardziej świadomymi już w przyszłości. Kiedyś przeczytałem jedną taką opinię, wypowiedź kogoś na Facebooku po tych którymś z postów, że zmieni się dopiero wtedy, kiedy każdy ten Janusz, Mirek czy inny Krzysztof w samochodzie, czy tam Gabrysia, będzie miała kogoś z rodziny, kto jeździ po tym rowerem, po tych drogach. Wtedy, kiedy masz kogoś z rodziny i sobie myślisz, a to mógł być tam... Wiesz co, ja to w jakimś wywiadzie też mówiłem, że są, ja bym dwie rzeczy wprowadził, które mogłyby coś zmienić tak od razu, że przede wszystkim przepisy, znaczy nie chciałbym się wdawać w szczegóły, ale na przykład w Niemczech rozwiązali ten problem potwornie wysokimi karami i mandatami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, co Łukasz powiedział, uświadomienie kierowcom, wsadzenie ich na rowery i przejechanie się po mieście, żeby sobie uświadomili, jak to jest niebezpiecznie. Później taki kierowca, który już się przejechał raz na rowerze, bo większość takich przypadków stwarzają, podejrzewam, że osoby, które nigdy nie siedziały na rowerze albo nie wiedzą. No ale powiedzmy statystycznie może tak być. Że są ludzie... Rozwiązaniem mogłoby być bardzo proste, żeby jak ktoś robi prawo jazdy, robi 20 godzin na mieście samochodem, to 10 godzin na rowerze. No, co więcej, po mieście albo poza jeszcze kilka dokładnie. Godzin, niech pojedzie ciężarówką, niech zobaczy wszystkie, niech pojedzie ciężarówką, zobaczy, gdzie są ślepe miejsca i w ogóle. To wtedy taki kierowca jest dopiero świadomy. Tak, tak no to znaczy to są tylko takie drastyczne rzeczy, które można wprowadzić, które coś mogą wnieść tak naprawdę. Nie? Bo takie mówienie, że poprosimy o nas o mijanie, to trzeba mocniej chyba, mam wrażenie, uderzyć do kierowców. Mi się wydaje przede wszystkim, że wszelkie akcje w mediach społecznościowych też nie są mało skuteczne, dlatego że Facebook i inne takie rzeczy działają w ten sposób, że wyświetlają tobie informacje takie, które ty jesteś zainteresowany. A nie kierowcą. A kierowca nie jest zainteresowany, sprawdza sobie, jak kupić tłumik do swojego Passata, żeby mniej kopcił, bo DP wycięty. Tak? No tak, ale każdy z nas ma 1000 osób na Facebooku wśród znajomych, o których 100 nie jest zainteresowana kolarstwem, ale zobaczy tą informację. No co 10 osoba może się trafić, która... No i jeżeli dotrzemy nawet udostępniając posta, że chcemy, żeby nas szanowano, no to zawsze gdzieś dotrzemy dalej. Głównie dotrzemy do nas samych, ale dotrzemy też na zewnątrz, na bank, w samych mediach społecznościowych. Także nie można do końca mówić, że udostępnienie posta na Facebooku czy napisanie czegoś na Facebooku to jest ciągle mielenie się w tym samym środowisku, bo te zasięgi gdzieś tam jednak są rosnące u każdego. Ale myślisz, że taki właśnie przeciętny kierowca zobaczy, zachowa odstęp? No ale niech jeden zobaczy na 100 i zachowa odstęp, no to już warto coś napisać na ten temat. No to jest napisanie czegoś na Facebooku jest... Nic nie kosztuje. Może to być łatwo. Właśnie, wiesz, ta osoba, która miała cię zabrać z drogi akurat, ta, która przeczyta to dokładnie, nie? Akurat jedna z setna. Przede wszystkim no, rowerzysta nie jest maszyną, jest człowiekiem, tak? Więc jadąc na rowerze ma różne obawy, ma uczucia, tak? Więc warto na to też zwrócić uwagę, że jeśli no, jakiś kierowca przejeżdża bardzo blisko, tak, rowerzysty, no to ten rowerzysta może wykonać jakiś nerwowy ruch, no, wystraszyć się, tak, wjechać do rowu, uszkodzić swoje ciało. No, już nie mówię o takiej sytuacji, że po prostu obciera samochód, tak, o rowerzystę, bo też się tak zdarza, że wyprzedzają. Bo kierowcy no, myślą, że się zmieszczą, tak? Bo to jest rowerzysta, dużo miejsca nie zajmuje, ale często okazuje się, że no, jednak obciera nas, no, my lądujemy w rowie, on jedzie dalej, tak? I tak no, to się zdarza. Zaraz też jest zwykła złośliwość, że kierowca wyprzedza cię i płynie z przyskiwaczy, nie? No to częstuje. No tak, bo walczymy z dwoma tematami. Walczymy z tematem nieuwagi i nieświadomości, i tych kierowców można prosić, żeby się skupili na tym bezpieczeństwie innych użytkowników. No i walczymy też z tymi, którzy wymierzają na nas sprawiedliwość, bo ich denerwujemy. Ale z kolei trzeba jeszcze oddać, może nie, że... Przyznać to, że my niektórzy jednak czasami nie wpadamy lipę. No, nie jesteśmy bez winy i to... I ktoś to widzi, ktoś to zapamiętuje. I pedałowce, ja was tam... No jest takie coś. Wina jest, ale do tych osób z kolei
z naszego środowiska, którzy robią źle, to możemy dotrzeć łatwiej. Tylko to też jest tak, że jakby to, co nasze, jakby taki kolarz, rowerzysta zrobi coś brzydkiego, to raczej robi rzeczy, które nie stwarzają nie wiadomo jakiego niebezpieczeństwa. Tak? No nie, tylko denerwują. Denerwują kierowcę, który już nigdy nie będzie lubił rowerzystów i on im pokaże następnym razem i ich zepchnie do rowu. Bo go denerwują, no. Tak, bo stoi w korku, a... Także samo na przykład niejechanie ścieżką. No tak, a czasami są takie miejsca, te ścieżki, to musimy... Też może być jakimś ogniskiem do eskalacji konfliktu z kierowcami. No tak, taka spacerowa, nie? Początek spacerowej. Kto tam z was jeździ ścieżką rowerową? Ja. No ja też ale też nie zawsze faktycznie. Ale no właśnie. Jeśli jedziesz w grupie, jedziesz tych 5-10 osób, no to nie pojedziesz ścieżką, tak? Jedziesz sam spokojnie, pracujesz w treningu. Bo pojedziesz ścieżką i będziesz 3 godziny stał, potem żeby nie możesz włączyć. No, dokładnie. To jest inna sprawa, nie? No to są... Albo gdzieś tam do Paszczyna jedziesz nawet te ścieżki, i masz 100 metrów no, to są ścieżki, najgorsze, bo jeżeli to jest w mieście, to... Zresztą też nie są takie super komunikacyjne, bo przecież... Nikt nie każe samochodom jadącym gdzieś komunikacyjnie omijać przystanek, przejeżdżać na drugą stronę. No, nam to każą robić, ale to jest w ogóle chyba inny temat, ścieżki rowerowe w mieście. Ale najbardziej bolesne są chyba właśnie te w miejscowościach, gdzieś właśnie jakieś tam Chwaszczyna, 100 metrów. Bojana, że gdzieś tam jest ścieżka w rowie i tam trzeba iść właściwie z tą szosą, zanieść ten rower i tam kawałek przejechać. A ludzie są uczuleni na to, że to tam jest i kierowcy... Ale dobrym trendem ścieżek rowerowych, jak już o tym rozmawiamy, jest Aleja Adamowicza bodajże. Tam zrobili z Moreny zjazd do... tam dół tam się jedzie. No to tam taki standard, powiem wam, takie 2 metry pasa, wysokie krawężniki, oddzielone od chodnika. Wszystko nie elegancko, nie? Tylko to jest tam 2 km, 3 max. To iść trzeba w stronę oddzielania, też się zawsze nad tym zastanawiałem. Takiego na maksa separowania. Mi się zawsze podobały te takie strzałeczki, które pokazują gdzieś w mieście, że tu może jechać rower. Z takim małym znakiem przy prawej. A kontrapasy ci się podobają? Kontrapasy też mi się podobają, bo w takim ścisłym centrum im jest więcej rowerzystów dopuszczonych do jazdy w różnych miejscach, tym bardziej kierowcy się stają czujni. Tak, się wydaje, że to się na zachodzie sprawdza. A jeżeli my w 90% się separujemy za barierki i nagle się pojawimy na szosie, to jesteśmy potrąceni, bo co on to robi nagle? Dokładnie. No. Jeszcze pretensje, nie? Jeszcze co tu się dzieje? No on tu mógł jechać? Aha. No to trudno. Także są takie jakieś w internecie filmiki, jakieś azjatyckie ze skrzyżowań, gdzie się takie rzeczy dzieją i nic sobie nikt nikomu nie robi. I wydaje mi się, że to po prostu większa czujność kierowców, jeżeli jest większe zamieszanie, też może pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo. I niższa prędkość samochodu. No, zdecydowanie. No.